Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 177. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A dzisiaj mam dla Was znowu odcinek specjalny. Tym razem będzie to nazwane przeze mnie The Best of 2021, czyli zbiór wszelkiego rodzaju hitów i polecajek. Z minionego roku, no właśnie, bo ja Was witam po raz pierwszy w nowym roku. Zdradzam, że nagrywam to chwilkę wcześniej i może mój głos to sugeruje, ale jestem niesamowicie radosna i podekscytowana, bo jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, a jak wiemy w dzisiejszych czasach, nie jest to wcale takie oczywiste, to spełniam właśnie swoje wielkie, wielkie marzenie. Lećcie na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo jeżeli to się udało, to pewnie już wiecie, i jak się nie udało, to, to pewnie też wiecie. Nie zmienia to faktu, że miło jest się ekscytować perspektywą czegoś przyjemnego, nawet jeśli nie mamy żadnego wpływu na rezultat. Ale dosyć tej prywaty. Witam Was nie tylko po raz pierwszy w nowym roku, ale witam Was w jedenastym sezonie podcastu. Nie pytajcie mnie, jakim kluczem to ustalałam, ale na przestrzeni tych kilku lat prowadzenia tego programu miałam takie przebłyski rozpoczynania nowej serii, no a już nowy rok wydaje mi się dość oczywistym i logicznym momentem, żeby... Zrobić taki mały restart. Także zaczynamy jedenasty sezon podcastu. Nie patrzymy jeszcze tak do końca w przód, bo dzisiaj mała refleksja nad 2021 w takim znaczeniu, właśnie produktowo-odkryciowo-doświadczeniowym. Także to nie będą moje przemyślenia z tego roku, a konkretna lista rzeczy dla Was do przetestowania. Zacznę jeszcze od tego, co chyba poruszyłam tydzień temu, a mianowicie intencja na nowy rok. Ja postanowiłam nie postanawiać w 2022. Oczywiście wyznaczam sobie jakieś tam cele i są pewne rzeczy, które chciałabym zrobić, spróbować, ale od paru lat prowadzę taką strategię słowa na nowy rok i zachęcam Was do tego, aby sobie takie słowo Wymyśleć i trzymać się go przez 2022. Taka myśl przewodnia to może być zdanie, to nie musi być słowo. Dla mnie tym słowem jest przyjemność, co już Wam ostatnio wytłumaczyłam, i jestem bardzo ciekawa, co Wy sobie wybraliście. Także na moim Instagramie na pewno w tym tygodniu zapytam Was o to, i z wielką radością posłucham Waszych odpowiedzi, Waszych intencji i Waszych słów. Skoro ten odcinek jest właśnie takim małym podsumowaniem roku, to warto dodać, że ja przez cały 2021 to w ogóle było moje duże założenie i takie trochę postanowienie noworoczne, że chcę oddawać to, co otrzymuję, czyli działać trochę bardziej, trochę częściej, charytatywnie i każdego miesiąca przekazywałam 10% zysku z mojego sklepu internetowego, w którym sprzedaję. Różnego rodzaju e-booki mojego autorstwa. Wybranej fundacji, każdego miesiąca była to inna fundacja i to będę kontynuowała w nowym roku, ale pomyślałam, że podzielę się z wami listą fundacji, które wsparłam, które wsparliśmy, tak naprawdę, bo był to ważny i bliski mojemu sercu projekt i cieszę się, że mogę za pośrednictwem swojej działalności i dzięki temu, co robię, również wspierać szczytne cele. Powiem wam. Powiem Wam tak między nami, że jestem w dużych emocjach przed tym, co mnie czeka za chwilę. Mam nadzieję, tym, co wyszło, że cały czas czuję, jak miała się wzruszać. Także jeżeli będzie mnie wzruszać fundacja, to wybaczcie, jeżeli będzie mnie wzruszać książka, to też wybaczcie. I bądźmy z tym razem też ten moment końcoworoczny, noworoczny, to jest taki czas właśnie może spowolnienia, refleksji, także pozwólmy sobie na małą ckliwość. Lista fundacji, kochani. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, Centrum Praw Kobiet, kampania przeciw homofobii, Fundacja F. Kropka, Samodzielność od kuchni, Fashion Revolution Polska, Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Ocalenie, Fundacja Małgosi Braunek Bądź, kampania Movember, fundacja Daj herbatę. Jeżeli macie ochotę sobie poczytać o tych fundacjach, to wszystko będzie podlinkowane w opisie. Bo jakbym teraz miała opowiadać o tym, dlaczego je wsparłam i za co je cenię, to byśmy. No, dwie godziny rozmawiali, a przyznam szczerze, że tych inspiracji rocznych jest bardzo, bardzo dużo. Już, już do nich przechodzimy, tylko jeszcze klasycznie Wam przypomnę na koniec początku, że będzie mi bardzo miło, jeżeli jako stali słuchacze podcastu wesprzecie go, wystawiając mu recenzję. I wiem, że na iTunesie już od dawna, i o tym też często mówię, można dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek. Muszę się uspokoić, za dużo emocji. I napisać kilka słów recenzji, ale dostałam informację, że taka funkcja też już istnieje na Spotify. Tam też można ogwiazdkować podcast. Także zachęcam wszystkich, zapraszam wszystkich. Wiem, że bardzo dużo osób słucha na Spotify. Zazwyczaj, kiedy udostępniacie mnie, na Instagramie, do czego też zachęcam, to udostępniacie na Spotify. Także, jeżeli macie chwilę i chcecie podcast promować dalej, to zapraszam do gwiazdkowania, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Na YouTube, gdzie też ukazują się podcasty, bardzo często w wersji wideo, znajdziecie opcję subskrypcji oraz lajkowania i komentowania wpisów, publikacji wideo podcastów. To tyle z ogłoszeń parafialnych kochani i przechodzimy już do inspiracji i zaczniemy od kategorii, która jest trochę taką, myślę sobie, nie wiem czy tak jest, wizytówką tego podcastu, bo jest to temat zdrowie i wellness i też zawsze w tej kategorii podcast widnieje. Także ja od niej zacznę i to są rzeczy, które są bardzo... Bardzo, bardzo mi bliskie, bardzo dla mnie ważne i stanowią dużą część mojej codzienności. I zaczynam dosyć poważnie i z grubej rury. Pierwszym moim faworytem 2021 roku jest pójście na psychoterapię. Jak wiecie pewnie, ja interesuję się tematami psychologiczno-samorozwojowymi od bardzo dawna, od wielu lat, można powiedzieć, tak trochę banalnie pracuję nad sobą i korzystałam z bardzo, bardzo wielu narzędzi, między innymi, no, abstrahując od medytacji, e, oczywiście, czy, czy journalingu, e, chociażby. Mam tutaj na myśli platformę Tubi Magnetic, o której mówiłam też w zeszłym tygodniu. Tam zrobiłam mnóstwo takich warsztatów ala terapeutycznych, ale poczułam w tym roku, że to jest ten moment, kiedy ja jestem gotowa, chętna i czuję wewnętrzną potrzebę pójścia na terapię do prawdziwej, fizycznej osoby, która będzie ze mną w tym procesie. I nie ukrywam, że dużym takim. Chciałam być influencerem, ale to bardzo niefortunne słowo. Duży wpływ na tę decyzję miała zachęta mojej przyjaciółki Asi Łożyńskiej, którą pozdrawiam i całuję. No i tak jak mówię, to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w tym roku. Też muszę chyba to powiedzieć, że jeżeli decydujecie się pójść. Na terapię, psychoterapię, do psychologa, do terapeuty, to naprawdę warto zrobić swój research, sprawdzić, czy to jest osoba wiarygodna. I polecam też sugerować się, na przykład, rekomendacją osób, którym ufamy. Ja trafiłam na moją panią terapeutkę z polecenia i był to strzał w dziesiątkę, i też myślę, ważna kwestia: jeżeli wasz pierwszy strzał nie będzie w dziesiątkę, to też jest ok. Można szukać dalej i polecam Wam sobie wyszukać odcinków o psychoterapii, które pojawiły się w moim programie, bo ja teraz już tym bardziej jestem takiego zdania, że każdy z nas mógłby iść na terapię i każdemu ona by w jakiś sposób posłużyła. I tyle rzeczy, ile wydawało mi się, że umiem załatwić sama, i ile przerobiłam, ile odkryłam, i jak bardzo się rozwinęłam przez ostatnie lata. Oczywiście nie umniejszam temu. Tak, terapia otworzyła mi oczy na to, ile jeszcze jest pracy. Także polecam, jeżeli o tym myślicie, jeżeli potrzebowaliście usłyszeć od kogoś, że to jest okej okay, i że to może być ten dobry czas, to może mogę być tą osobą. Zachęcam naprawdę bardzo, bardzo. Druga rzecz z tego działu jest też związana poniekąd z leczeniem, ja to tak nazywam, bo to jest ten mój wielki zdrowotny przełom, o którym trochę Wam mówiłam, czyli w wakacje zrobiłam sobie bardzo obszerne badania krwi i badania mikrobiomu i wyszło, że Karo Okaz zdrowia wcale nie jest taka zdrowa, taka zdrowa, tak? I podjęłam się takiego procesu leczenia z Karo Domarańczyk, którą też bardzo, bardzo pozdrawiam. Karo jest praktykiem medycyny, chciałam jakoś to odmienić ładnie, ale po prostu praktykuje medycynę funkcjonalną, oprócz tego, że jest osteopatką i to jej leczenie, ten cały protokół leczenia, no nie było to szprycowanie się lekami, a wszelkiego rodzaju zmiany lifestyle'owe i powiem Wam, że takie dwie rzeczy, o których chciałam dzisiaj powiedzieć jako o Moich dużych odkryciach i, i polecajkach, to po pierwsze jest zmiana w diecie i jedzenie wytrawnych białkowych śniadań. To było coś, co po prostu postawiło do góry nogami mój dzień, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja przede wszystkim czułam i czuję więcej energii. Nie chodzę cały czas głodna, nie jestem ospała, nie mam zachcianek. Ta zmiana po prostu zbalansowała moją gospodarkę hormonalną i mój poziom cukru. Uwaga, wszyscy eksperci, jeżeli powiedziałam coś trochę lajkowego, to dlatego, że jestem lajkiem, ale wydaje mi się, że mniej więcej o to tutaj chodzi. Druga rzecz, którą dodałam do swojego życia, to są też suplementy dedykowane mi, przepisane przez Karo i moja własna probio Tykoterapia, która, którą dostałam od Instytutu Mikroekologii, właśnie po zrobieniu badań, oni przysyłają rekomendowane leczenie i zamówiłam sobie po prostu te wszystkie probiotyki. I tak samo miały one ogromny wpływ na moje zdrowie. Także podsumowując, poprawa samopoczucia, regulacja poziomu energii w ciągu dnia bez takich właśnie strasznie dużych wahań, brak takiego poczucia, że jestem. Cały czas uzależniona od tego, co jest zaraz do jedzenia. Naprawdę to był hit, bo ja myślałam, że jestem po prostu wiecznie głodnym człowiekiem, a niestety w moim przypadku te słodkie śniadania mnie w taki stan wprowadzały. I teraz kurczę, czuję, że będę dużo mówić w tym odcinku, ale chcę teraz jasno powiedzieć, że to nie znaczy, że wytrawne śniadania są dla wszystkich i białkowe śniadania są dla wszystkich. Rozmawiałam z wspaniałą dietetyczką, z Hanią Stolińską, która też była gościnią, że są ludzie, którzy, których paliwem są. Węglowodany, i wtedy różnego rodzaju owsianki, kasze, kanapki są super. Natomiast druga część populacji najlepiej śmiga na śniadaniach białkowo-tłuszczowych. Ja jestem po prostu w tej drugiej grupie. Co ciekawe, no przez wiele lat nie byłam tego świadoma i zastanawiałam się, co jest nie tak, że ja się czuję słabo, że właśnie czuję się wiecznie głodna, że mam takie wahania energii. To tyle tutaj kwali wyjaśnienia, ale kolejna rzecz to oczywiście trawienie. No i tutaj mamy. Mogę zawdzięczać to w dużej mierze probiotykom. No i probiotyki odpowiadają też za ogromny, ogromny przełom w moim życiu, czyli za naprawienie mojej cery. O czym też już wielokrotnie mówiłam, jest też o tym post na Instagramie. Ja od wielu lat borykałam się z wypryskami na twarzy, nie wiedziałam o co chodzi. No a jednak nasza cera pokazuje nam, że coś tam w środku nie działa. Także okazało się, że rzeczywiście ten mikrobiom, te jelita, ta mikro, mikroflora jelit. I jakieś takie deficyty właśnie w bakteriach jelitowych powodowały, że ujawniło się to na mojej buzi. Także ogromna, ogromna wdzięczność i wielki podpunkt tego odcinka. I mam taką małą zajawkę, chodzi za mną zaproszenie Karo Domarańczyk do siebie po raz kolejny, żeby trochę porozmawiać o tym protokole leczenia i o tych zmianach lifestyle'owych, które ona zaleca swoim pacjentom na przykładzie mojej transformacji. Dajcie znać, czy to jest dla Was fajne. Jeśli tak, to koniecznie nam dajcie znać na Instagramie, tagując i mnie, i Karo Domarańczyk. No dobrze, rozgadałam się. Lecimy dalej. Ja dzisiaj totalnie czuję się, jakbym rozmawiała sobie ze znajomymi. Może dlatego, że te wszystkie rzeczy, które sobie zapisałam, są dla mnie takie bardzo osobiste i codzienne. Kolejną rzeczą jest akcesorium, bez którego nie wyobrażam sobie życia. I są to okulary blokujące niebieskie światło. Też czasami czuję się jak zdarta płyta, bo chyba w kółko o nich mówię wszystkim. Ale nie, 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 wiem, nie umiałabym już chyba pracować przy komputerze czy oglądać telewizji bez nich. Też to kiedyś opowiadałam, że zdarzyło mi się gdzieś wyjechać właśnie bez tych okularów. I powiem Wam, że naprawdę patrząc w telewizor i to z odległości czułam, że bolą mnie oczy więc te okulary naprawdę działają. Polecam wam serdecznie okulary dzienne, czyli właśnie Day Shield. To są w ogóle okulary polskiej marki iShield.pl. I to są okulary, które blokują część niebieskiego światła, są idealne właśnie na co dzień do komputera. Po prostu chronią nasze oczy i cały nasz organizm tym samym przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. O tym też warto posłuchać, poczytać i jest oczywiście odcinek podcastu z Sebastianem Kilichowskim, właśnie założycielem i shield. Mam też okulary w wersji wieczornej, takie całopomarańczowe, które należy nosić właśnie przed snem. Najlepiej kilka godzin przed zaśnięciem. Przyznam szczerze, że noszę je rzadziej, bo one rzeczywiście zmieniają nam obraz na taki bardzo, bardzo pomarańczowy. Ale jeśli na przykład muszę sprawdzić coś na komputerze czy w telefonie, kiedy już jestem praktycznie gotowa do spania, zawsze mam je na oczach, bo dzięki temu nasz organizm się nie rozbudza ponownie, bo nie wiem czy wiecie, ale wystarczy właśnie na pewno doświadczyliście tego. Wziąć telefon czy wejść do sklepu, gdzie są intensywne białe światła i od razu czujemy się, jakbyśmy wypili kawę, bo nas to maksymalnie rozbudza, a nie jest to pożądany efekt, kiedy chcemy iść spać. Polecam. Następną rzeczą jest coś, co jak rozpisywałam, to też mi się chciało z siebie śmiać, bo. Może przez to, że 2021 był dla mnie rokiem takim znacznie bardziej stacjonarnym. Oczywiście nie, od, nie obyło się bez wielu wyjazdów. Tak dużo czasu spędzałam w swoim mieszkaniu, u siebie na swoim i gdzieś tam się urządzałam. No i niestety, pomimo, że nie lubię mieć nadmiaru rzeczy, to zgromadziłam całkiem sporą kolekcję przedmiotów w swoim życiu. I teraz czasami mam wrażenie, że jestem takim. Wellnessowym memem, też chyba wspomniałam w zeszłym tygodniu, jak wam tłumaczyłam pozycję do spania. Tutaj poduszka, tu opaska. No właśnie, no właśnie do tego chcę nawiązać, bo uzależniłam się od poduszek do jogowania, medytowania i spania. I wszystkie w ogóle rzeczy, o których dzisiaj powiem, tak teraz patrzę na tą listę, tak. Wszystkie są marki Plantule, którą też serdecznie pozdrawiam. I Uwielbiam te rzeczy. Po pierwsze, poduszka do medytacji, która jest ze mną od bardzo, bardzo dawna, no, nie umiałabym medytować na niczym innym, ona jest po prostu wybitna. Dalej mamy wałek do jogi, tak zwany bolster. Przez to, że zakochałam się w jodze restoratywnej, takiej odpoczynkowej, wyciszającej. Zaczęłam korzystać z tego wałka i uwielbiam go, uwielbiam wykorzystywać go do swojej praktyki. Jest bardzo wielofunkcyjny, jest taki cudowny, wygodny i kojarzy się po prostu z taką przytulnością i relaksem, i strasznie Wam go polecam. Trzecia rzecz to jest opaska na oczy. To jest też akcesorium, które miałam w domu od. Wielu, wielu, chyba lat nawet, ale nigdy tego nie używałam, bo no, trzeba leżeć na plecach i się relaksować, a przecież jako człowiek, który cały czas coś robi i nie może usiedzieć w miejscu, nie wydawała mi się ta rzecz jakoś specjalnie użyteczna. Ale jako że w tym roku nauczyłam się trochę lepiej odpoczywać, jeszcze nie jestem w tym za dobra, ale y, zrobiłam pierwsze kroki, to odkryłam, że leżenie na płasko, i op Trzymanie opaski na oczach jest bardzo miłe i cudowne i może się okazać tak naprawdę bardziej produktywne niż nam się wydaje, bo ten relaks, regeneracja sprawia, że my jesteśmy ymm, bardziej naładowani i lepiej możemy funkcjonować podczas naszych codziennych działań. No i ta opaska towarzyszy mi każdego wieczora, ponieważ nauczyłam się właśnie zasypiać na plecach i zasypiam z opaską na oczach. Plantule oczywiście. No i ostatnia rzecz to jest poduszka do spania. Uwaga, uwaga plantule. I jest to poduszka z łuską gryki i orkiszu, która, którą możecie sobie regulować, bo na przykład mam jedną w domu rodzinnym. Teraz byłam na święta i ona była dla mnie zdecydowanie za twarda i bardzo źle mi się na niej spało. I wyciągnęłam sobie parę garści tej gryki i spało mi się wspaniale. Naprawdę bardzo, bardzo działa to dobrze na jakby relaks, ale też jest bardzo zdrowe dla naszego kręgosłupa, dla naszej szyi i nic nas po prostu przez sen nie boli. Także polecam bardzo bardzo mocno. I ostatnia rzecz z działu wellnessowo-zdrowotnego to będzie codzienna praktyka jogi i medytacji i to są dwie rzeczy, które też towarzyszą mi od lat, ale w tym roku nauczyłam się robić je obie, zaraz po przebudzeniu i działa to cuda dla mojego samopoczucia i jest to najlepszy możliwy start dnia. I tutaj nie ukrywam, że dużym wpływem była lektura książki 5am Club. To jest książka, którą ja czytałam chyba w lipcu. I bardzo wam ją polecam. To jest też taka dodatkowa rekomendacja z tego roku. Już nie wpisuję jej do książek, ale jeżeli macie ochotę, to, to zachęcam. Książka jest specyficzna, jest trochę takim um, frazesem Paulo-Koelowskim, ala. Um, ale dla tych symboli warto ją, warto ją przeczytać. Esencja jest taka, że pierwsza godzina naszego przebudzenia byłoby super, gdyby była podzielona na trzy części i abyśmy poświęcili ją medytacji, uważności, jakiemuś, jakiejś formie nauki i rozwijania swoich zainteresowań oraz aktywności fizycznej. I u mnie jest tak, że ja budzę się rano i robię sobie ciepłą wodę i siedząc w łóżku rozmyślam przez chwilkę, następnie yy, zaczynam pisanie, następnie czytam sobie książkę The Daily Stoic, yy, o której za sekundę powiem, yy, robię medytację, a potem robię krótką praktykę jogi i to jest po prostu najcowniejszy rytuał na ziemi, który bardzo się cieszę, że zaimplementowałam. Jezus, nie wiem czemu ja tak szybko dzisiaj mówię, ale słuchajcie, przed nami jest tak dużo podpunktów, postaram się Postaram się trochę uspokoić i tak, i tak nie gnać, ale jest bardzo dużo rzeczy, które chciałabym Wam po prostu dzisiaj przekazać. I jeśli chodzi o medytację, to przez długi czas robiłam sobie taką zwykłą 10 medytację cichą, czasem prowadzoną, ale w ostatnim miesiącu i to będzie chyba trwało przez, przez długi, długi czas. Zaczęłam korzystać z medytacji prowadzonych z Tubi Magnetic, także polecam Wam serdecznie. Jeśli chodzi o praktykę jogi, no to życzyłabym sobie oczywiście dłuższe praktyki, ale wiecie co, odkryłam, że nie lubię rano ćwiczyć przez długi czas przed śniadaniem, bo bardzo ważne dla mnie, i to też wyszło w badaniach z Karo Domarańczyk, jest to, abym Niedługo po przebudzeniu, tak do dwóch godzin, ale to już jest dużo, zjadła śniadanie. Więc trochę odbiera mi to przyjemność z jogi, kiedy jestem głodna, więc robię sobie taką 20-minutową praktykę zazwyczaj z Katmefan albo z. Chciałam powiedzieć z Deliciously Ella, nie. <ścoughs> z Yoga with Adrian. I wtedy przechodzę w dalszej części dnia, czyli do, do śniadania. I powiedziałam to specjalnie, bo wiecie, że lubię te moje po prostu szalone, płynne przejścia. Szalone, w ogóle nie szalone. Raczej płynne, nudne przejścia. I tym samym jesteśmy w kategorii jedzenie, która jest wspaniała. I zaczniemy od kawy. No, odcinek bez kawy, odcinkiem straconym. Na pewno mogliście się domyślać, że. 2021 był dla mnie rokiem odkrywania kawy specialty. Też ym, znam ten rodzaj kawy, trzecią falę kawy od lat, od studiów w Edynburgu, ale naprawdę wkręciłam się w temat w 2021. I chodzi tutaj o kawę zarówno w warunkach domowych, jak i na mieście. Ym, zaczęłam robić pyszną kawę w domu, używam mojego Dripera, czasami używam kawiarki, sama mielę kawę, y, kupuję jak najlepszą kawę mogę znaleźć, znaleźć. Najchętniej z polskiej palarni, i stało się to bardzo dużą częścią mnie, mojego porannego rytuału. A jeżeli chodzi o kawiarnie na mieście, to powiem Wam, że to też wyznaczało mi wiele szlaków podczas podróży, bo kawiarnie specialty słyną z tego, że mają świetną kawę, często mają też dobre jedzenie, piękny wystrój i wtedy w różnych miejscach na świecie możemy przenieść się do podobnego, bliskiego nam kul klimatu. I tak zrobiłam na przykład, nie wiem, w, w Lizbonie albo w Paryżu, co było trochę cięższe, bo Paryż... No, Paryż jest specyficznym miejscem, jeśli chodzi o gastronomię. Dlaczego kawa specialty jest super? Bo jest dobra dla jak największej, wydaje mi się, ilości tutaj interesantów. Jest w miarę dobra dla plantatora, bo często palarnie zamawiają bezpośrednio u plantatorów. Jest lokalnie wypalana, więc tutaj mamy ten element, powiedzmy, skracania tego łańcucha, przybliżania tego łańcucha. To są często firmy bardzo transparentne. Etyczne, które dbają o pracowników i dbają o jakość. Przy okazji, smak jest wybitny, i zarówno jak jesteśmy w domu, jak i kiedy chodzimy do kawiarni, no to tutaj dużą rolę ma mm, rzemiosło i to w jaki sposób, z jaką dbałością o szczegóły jest taka kawa przygotowywana. A myślę, że to jest taka, taki nurt, taka tendencja, w stronę której będziemy szli i w stronę której idziemy. No, bo uczymy się na nowo tego szacunku do zarówno rzemiosła, jak i do surowca, ludzkiej pracy i tak Podlinkuję wam w opisie podcasty o kawie, bo było ich całkiem sporo, i na pewno wiele z Was zainteresują. Kolejna rzecz też jest bardzo związana z właśnie rzemieślniczymi wyrobami, i tym razem chodzi o chleb. Ja w ogóle nauczyłam się chyba jeść chleb w tym roku. Sądzę, że wiele osób jest poniekąd ofiarami tej kultury diet nieszczęsnej i mamy różne fałszywe i, i takie toksyczne przekonania na temat jedzenia, chociażby typu, że właśnie nie jemy chleba albo węglowodanów, czy jakaś inna bzdura. Kocham chleb i przypomniałam sobie o tym po prostu w tym roku i uważam, że jedzenie chleba jest czymś takim pierwotnym i wspaniałym, i przy okazji, jeżeli on jest z dobrego źródła. I jest jakościowy, to robimy sobie tylko dobrze. Ja y, oczywiście zrobiłam podcast na ten temat, więc polecam Wam serdecznie rozmowę z Moniką Walecką o właśnie pieczeniu chleba. I tutaj jest taka sama historia jak w przypadku kawy, czyli pochodzenie składników, y, też dzięki temu interes y, rolnika w tym przypadku. Rzemiosło całego wypieku i przez to większy szacunek do tego finalnego produktu. No ale umówmy się, na koniec dnia ten chleb jest po prostu przepyszny i ja się zachwycam. Szczególnie chlebem z piekarni Cała w Mące, aczkolwiek tych piekarni rzemieślniczych jest coraz coraz więcej. Warto sobie zgooglować w Waszej okolicy. I kończymy, słuchajcie, ten, ten temat gastronomiczny paroma polecajkami restauracyjnymi i postaram się powiedzieć to szybciutko, dlatego, że wiem, że są osoby, które nie są z Warszawy i to może być dla Was absolutnie nieadekwatne. Odkryciem roku zdecydowanie jest Pitches Gastro Girls. Dziewczyny weszły na rynek gastronomiczny warszawski stacjonarnie w tym roku w klubie Spatif. Jest to moim zdaniem najlepsza wegańska knajpa w Warszawie. Menu zmienia się sezonowo, ale jest przygotowywane z bardzo finezyjnych składników, w oparciu jednak o lokalność i, tak jak powiedziałam, sezon. Coś wspaniałego. Następne miejsce to jest Bibenda, to jest po prostu The Best of the Best, to jest miejsce, które bym poleciła każdemu w Warszawie. Po raz kolejny lokalność, jakość, kunszt i smak. Zmienia się menu i po prostu każda rzecz jest tak pyszna, że można się rozpłakać wracając do tematu, wzruszenia w dzisiejszym odcinku. Z tej pyszności. Też pyszne naturalne wina w Bibendzie, pieczyć też ma fajne winka. Dużym odkryciem było był sam, bo sam ten na Powiślu, mój ulubiony, ale każdy sam z tego słynie, że oczywiście mamy tutaj jakość, lokalność dostaw, taką rzetelność i smak, ale to jest miejsce, które yy, skradło moje serce śniadaniami. Ja po prostu jakbym miała iść na śniadanie na mieście, to będzie w 90% przypadków sam i zawsze zmawiam praktycznie to samo, e, czyli jajka po marokańsku, albo szakszuka roślinną i Polecam, kocham wszystkie te miejsca. No i nie mogłoby zabraknąć tego działu restauracyjnego bez BAI, Baja Wegańska Cukiernia. Też miejsce, które otworzyło się chyba w tym roku, a na pewno stacjonarnie otworzyło swój lokal na powiślu w tym roku. Śmieję się, że tutaj jest certyfikat jakości, bo Marta Dymek z jedłoną mi zachwala ich ciasto. Ja nie jestem może aż taką ekspertką, znaczy na pewno nie jestem, ale jestem zachwycona i Mogę Wam polecić malinówkę, bo ona jest, jest to drożdżowa bułka z malinami pod kruszonką z budyniem i rogal marciński, święto marciński, tak zwany marcinek, który wróci na pewno w listopadzie. Ale wszystko tam wygląda po prostu obłędnie i każda osoba, którą znam, wigan czy nie wigan, jest zachwycona i po prostu ich wypieki trzymają poziom najlepszych wypieków tradycyjnych i skradły serca Warszawy. Także jak będziecie, to trzeba koniecznie, trzeba koniecznie... Odwiedzić. Następny dział, moi mili, to jest kultura. Postarałam się wybrać kilka takich, kilka takich perełek. Nie był to dla mnie rok zbyt wielu lektur i zbyt wielu jakichś takich przełomowych lektur. Ja też sporo słuchałam audiobooków, więc ciężko było mi nawet sobie skompletować tą listę rzeczy, ale na pewno książką, o której chciałam Wam powiedzieć, którą już wymieniłam w tym odcinku, mimochodem, jest The Daily Stoic, czyli 366 dni stoicyzmu. Autorem jest Ryan Holiday. Jest to wybitna książka, którą kupiłam. To jest też śmieszna historia, nie wiem, czy ja wam opowiadałam. Kupiłam tę książkę dla mojego brata, bo słyszałam o niej super rzeczy i kupiłam mu ją na święta rok temu, ale była duża szansa, że nie dojdzie do paczkomatu, że nie zdąży jej odebrać, więc zamówiłam do drugiego paczkomatu w moim rodzinnym mieście. No ale obie doszły na czas, więc miałam dwie książki i tym samym sprawiłam sobie bardzo fajny prezent. I czytałam stoika codziennie, bo jakby cała formuła tej książki jest taka, że mamy jeden cytat znanego stoika na jeden dzień, jest data, 1 stycznia. Mamy cytat i potem mamy krótkie wyjaśnienie yy, i można powiedzieć takie przetłumaczenie tego cytatu na nasze czasy z różnymi fajnymi przykładami. To jest jedna kartka, to jest dosłownie kilka minut czytania, nawet nie. I jest to sposób, w jaki ja zaczynałam i kończyłam każdy dzień w tym roku. Stoicyzm no, charakteryzuje się takim głosem rozsądku, umiaru, wyważenia i przede wszystkim gloryfikacji naszego rozumu, ale też odłączenia się. Od naszych osądów czy emocji, i przypomnienia sobie, że to wszystko jest chwilowe, że nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne, i na koniec dnia możemy tylko. Kontrolować to, jak reagujemy na pewne rzeczy i pozwalamy im przychodzić i odchodzić. To tak w dużym skrócie, spoiler całej książki, nie musicie kupować. Nie, oczywiście żartuję. Ja, słuchajcie, skończyłam ją czytać, znaczy kończę ją czytać teraz, kiedy nagrywam, ale planuję ją czytać od nowa, od nowego roku. Wydaje mi się, że to są rzeczy tak uniwersalne, tak ważne i tak wymagające powtarzania sobie, że będzie ona mi towarzyszyła, mam nadzieję, do końca życia, także polecam. Druga książka, o której chciałabym powiedzieć, to jest książka, którą czytałam chyba jakoś w lutym czy marcu. Jest to książka o miłości autorstwa Małgorzaty Halber i Olgi Drendy. Jest to dialog dwóch kobiet, które są tutaj archetypami serca i rozumu, które rozmawiają o miłości i o związkach. Jest to książka, która mi subiektywnie bardzo się podobała. Dziewczyny są, kobiety są bardzo mądre, mają dużą wiedzę, a jednocześnie opowiadają o tym wszystkim w taki bardzo ludzki i przystępny sposób, co jest, myślę, dużą zaletą tej książki, ale nie jest ona na pewno spłycona, jest bardzo intelektualna. I um, ja po prostu powiem tak między nami, że bardzo potrzebowałam tej książki wtedy, w tym, w tym czasie lutowym i ona była dla mnie dużym balsamem i dużym wsparciem. Także polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Jeśli chodzi o filmy, to mam dwie propozycje, które postanowiłam wyróżnić. Pierwsza z nich to jest film dokumentalny Sekrety Rybołówstwa, czyli Seaspiracy. Jest to dokument Netflixa. Uważam, że jest to obowiązkowy punkt, obowiązkowy seans dla każdej osoby. Świadomej, dojrzałej, w ogóle dla każdego człowieka, ogólnie uważam, ale szczególnie dla osób, które jedzą ryby i owoce morza, i też jakby nie staram się, i myślę, że też autor nie stara się powiedzieć, że absolutnie mamy z tego nie korzystać. Plus jest to w ogóle nierealne. Ale chodzi o to, żeby na pewno swoją konsumpcję ograniczyć, a przede wszystkim zastanowić się, z jakiego źródła i dlaczego sięgamy po te produkty, bo niestety to, co demaskuje ten film, jest Tragiczne, po prostu rozdzierające serce, to ile jest zakłamania, lobbowania. To jest podobna historia, co w przypadku, co w przypadku mięsa, oczywiście. Ale my często bagatelizujemy te kwestie ryb, owoców Może mamy wrażenie, że to jest jakiś taki osobny dział. A tutaj nie tylko chodzi o okrucieństwo, naprawdę, okrucieństwo względem zwierząt. I to, że właśnie nie wiem, to już mówiłam, jak kiedyś Wam o tym filmie wspominałam, ale że, że przy połowie tuńczyka giną delfiny, o czym nikt nie mówi. To też to, że po prostu ludzie zaangażowani w połowy bardzo, bardzo cierpią i mówi się o współczesnym niewolnictwie, na przykład na wodach Oceanu Indyjskiego. Także polecam naprawdę sobie to obejrzeć i film. Który chciałabym wam tutaj przedstawić, to jest zdobywca Oscara, czyli Nomadland. Jest to film reżyserki Chloe Zhao w roli głównej Frances McDormand i film jest o tym, że główna bohaterka Fern pakuje swojego wana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka po tym, jak w wyniku recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek, co jest ogromną wartością tego filmu oprócz tego, że jest po prostu wybitny pod każdym względem to to, że są tam przybliżone historie prawdziwych ludzi, prawdziwych bohaterów. To jest Linda May, Słonki i Bobał, Bob Wells. To są osoby, które zagrały w tym filmie siebie. Także mamy tutaj totalnych amatorów, którzy, wow, zrobili kawał dobrej roboty. Film jest przepiękny, wzruszający. Zdjęcia są niesamowite. I tak jak mówię, aktorsko jest świetne. No, głównie dzięki Francis, ale ja myślę, że nikt by się nie zorientował, że te postaci są, um, nie są aktorami. Także polecam Wam, naprawdę polecam, polecam, bardzo też przewartościowuję. Seriale, kochani, mam dwa seriale, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Pierwszy z nich to jest serial Modern Love. To jest serial, który można dostać na Amazon Prime. Są to krótkie historie miłosne. Na podstawie opowiadań z New York Times'a. Każda dzieje się w Nowym Jorku, więc dla mnie są one szczególnie po prostu łapiące za serce i, i piękne. I z tego co wiem, to każda jest chyba wyreżyserowana przez innego, przez innego człowieka. I w każdej grają inni bohaterowie. Obsada jest po prostu wybitna, gra aktorska jest wybitna, realizacja jest fantastyczna i polecam jejku, aż bym chciała to obejrzeć jeszcze raz, chyba to zrobię. Drugi serial to jest sceny z życia małżeńskiego, Scenes from a Marriage, czyli serial dostępny na HBO Go w rolach głównych Oscar Isaac i Jessica Chastain. Jest to adaptacja serialu o rozpadającym się małżeństwie z roku 1973, także dawno, dawno temu i reżyserem wtedy był Inger Bergman. Natomiast no to jest wersja współczesna, i jest wybitna. Jest po prostu ambitny. Jest świetnie zagrany, jest niesamowicie wciągający i ciekawy, poruszający tak strasznie, że ja byłam na maksa wciągnięta w tę historię. Czułam się tak zaabsorbowana emocjonalnie, że powiem wam, dawno nie czułam takiej więzi z, z jakąś historią. Polecam. Serial bardzo też taki poważny i przegadany, trzeba się skupić, uprzedzam. Pomyślałam, że też Wam polecę dwa podcasty i pierwszy z nich to jest po prostu moim zdaniem e, królowa, e, królowa królów e, i wszystkich władców podcastowych, czyli Marta Niedźwiecka i jej podcast o zmierzchu. To jest podcast o psychologii i o seksualności człowieka. E, ja po prostu ten podcast kocham. Uważam, że jest wybitny i że to jest piękne, że możemy w dzisiejszych czasach mieć tak łatwy dostęp do tak pięknie wytłumaczonej profesjonalnej wiedzy, i coraz więcej osób z mojego otoczenia sięga po niego i dzięki temu odkrywa siebie, pomaga sobie zrozumieć swoje życie, swoje emocje, ale też nasze otoczenie. Dla mnie na pewno miało, miał on ten podcast ogromny, ogromny wpływ. I też e, doprowadził do takiego samopoznania i zrozumienia wielu kwestii. Także dzięki Marta robisz super robotę. I drugi podcast to już jest e, taka moja bardziej rzecz e, prywatna, o ile mogę tak powiedzieć. E, to jest podcast Almost 30, e, którego słuchałam namiętnie. W tym roku jest moją dużą inspiracją, ja też słucham bardzo, bardzo wielu podcastów zagranicznych po to, żeby też być na bieżąco z różnymi tematami i nowinkami ze świata. Dziewczyny, czyli Lindsay i Krista, rozmawiają od wielu, wielu lat z różnymi ciekawymi ludźmi o wellnessie, o psychologii, o samorozwoju i na wiele różnych innych tematów duchowych. Także jeżeli macie ochotę posłuchać czegoś luźnego po angielsku, ale też być bardzo na bieżąco... I też z dużą dozą luzu, wydaje mi się, one są takie bardzo do człowieka, to zachęcam i polecam. Na koniec zostały nam jeszcze dwie kategorie, czyli beauty i moda. I zacznę od tej naszej urody, z tego naszego beauty. I słuchajcie, od tematu, który obiecałam polecić i poruszyć dawno temu, bo mogliście zauważyć, że moje kręcone włosy, czy też niesforne czasami włosy, stały się nagle super proste. I zdradziłam, że zrobiłam sobie taki zabieg na włosy i obiecałam, że wam o nim powiem. Także już zdradzam, że jest to. Keratyna, jest to keratynowe prostowanie włosów, które chodziło mi po głowie przez wiele, wiele lat. Tak naprawdę i dostałam zielone światło od mojego fryzjera Kamila Olczyka, którego polecam. Polecam serdecznie. The Green Salon, że mogę sobie zrobić, powiedział Kamil mi, że mogę sobie zrobić ten zabieg i że raczej nic mi się nie stanie. I ja znalazłam sobie wybitny salon dzięki rekomendacji znajomej. I jest to salon, który stwierdziłam, że Wam podlinkuję po prostu w opisie, bo dowiedziałam się, że w bardzo wielu miejscach niestety źle jest wykonywany zabieg keratynowy, i dlatego wahałam się, czy Wam zdradzać, co się stało z moimi włosami, dlatego że często one są po prostu palone w tym procesie prostowania, ponieważ są wykonywane złymi narzędziami, a wiem, że ten salon, o którym chcę Wam właśnie powiedzieć, w którym byłam, jest naprawdę top, top top jakości. Powiem Wam, że mi się taka retina trzyma od pół roku. Teraz powtórzyłam zabieg, dlatego że rzeczywiście już. Moje włosy wymagały znacznie większej, znacznie większej uwagi i zaczęły mi się po prostu znowu kręcić, ale ogólnie często się wraca na taki zabieg po 3-4 miesiącach. Także ja jestem w szoku, że tak długo te moje włosy wytrzymały, i myślę, że robienie takiego zabiegu dwa razy w roku jest jak najbardziej ok. I też tak skonsultowałam z ekspertami. Generalnie ja powiem Wam, że byłam w tak ciężkim szoku że moje włosy są proste, że jak umyłam je po raz pierwszy po zabiegu, to nie mogłam uwierzyć, że one się nie pokręciły. Jakby byłam... Myślałam, że to jest jakiś żart i praktycznie skakałam ze szczęścia, że moje włosy naprawdę są proste. Także tak było przez bardzo wiele miesięcy. Teraz już muszę trochę bardziej, tak jak powiedziałam, o nie dbać, ale nadal jest super i bardzo, bardzo polecam. Mam jeszcze kilka dla Was produktów kosmetycznych, o których chciałam powiedzieć i które chciałabym wyróżnić. Pierwszy z nich to jest mój ukochany BB Cream, który, który stosowałam przez cały rok w dwóch wersjach kolorystycznych. Raz jak byłam bardziej opalona, raz jak mniej, bo on też jest właśnie w dwóch odcieniach. Jest to BB Prime Time, czyli bazo BB Cream z marki Bare Minerals. Jest to Produkty. Przede wszystkim naturalny, mineralny, bez jakichś beznadziejnych dodatków. I przy okazji ma filtr trzydziestkę, więc jest super i po prostu. Dla mnie było to idealne rozwiązanie, szczególnie latem. On jest dosyć mało kryjący, więc on się sprawdza wtedy, kiedy Wasza cera wygląda super, ale właśnie latem, kiedy idziemy nawet na plażę, czy wychodzimy z domu, chcemy być naturalni, no to on nam delikatnie wyrównuje koloryt skóry, ale też jest ten filtr i on jest maksymalnie lekki, więc nałożenie go to jest jak nałożenie po prostu jakiejś pianki, a naprawdę robi robotę, więc polecam całym sercem. Druga rzecz to jest trochę taki produkt naszych czasów, czyli spray antybakteryjny. Jest to spray marki Purita mojej Kochanej, czyli Manus. Jest to preparat do dezynfekcji rąk, który ma słynny bakteriobójczy olejek czterech złodziei, o którym za chwilę wam jeszcze powiem, i ochronną glicery, glicerynę roślinną, przygotowany zgodnie z zaleceniami WHO, które na przykład dotyczą zawartości alkoholu w Stężeniu powyżej 70%. To taka ciekawostka, że to jest naprawdę jakby oficjalnie dopuszczalny środek do dezynfekcji. I teraz chwila jeszcze większej ciekawostki. Według XIX-wiecznej legendy kompozycja, o której wspomniałam, czyli olejek czterech złodziei, uratowała przed dziesiątkującą Europę dżumą. Włoskich złodziei, którzy dzięki wynalezionej przez siebie miksturze rabowali statki i domostwa, unikając zakażenia śmiertelną chorobą. Schwytani wyjawili swój sekret i tak oto świat otrzymał recepturę mieszanki o właściwościach bakteriobójczych, przeciwzapalnych, antyseptycznych, niezwykle przy tym pięknie pachnącą. Potwierdzam, słuchajcie, za każdym razem, kiedy używam mojego sprayu, wszyscy pytają co to i kupuję to wszystkim moim znajomym i na tę mieszankę składają się olejki cytrynowy, goździkowy, eukaliptusowy, rozmarynowy i cynamonowy. I w recepturze płynu Purite są to oczywiście olejki najwyższej klasy aromaterapeutycznej. Preparat zawiera też antybakteryjny olejek z drzewa herbacianego i, tak jak mówiłam, glicerynę roślinną, która ma właściwości zatrzymujące wilgoć, przez co chroni dłonie przed wysuszeniem spowodowanym zawartością alkoholu w środkach do dezynfekcji. Bardzo ciekawa informacja. Jeszcze jednym produktem, o którym Wam powiem, to też jest taka rzecz, którą polecam wszystkim, bo każdy, kto spróbuje, to się zachwyca i wszystkim rozdaje. To jest skin stick marki Ala. Jest to wielofunkcyjny sztyft do twarzy i ciała, który nawilża, dodaje blasku i koi przesuszoną skórę. I ze sprawą unikalnej mieszanki naturalnych wosków i olejków eterycznych, czyli z wetywerii, lang, lang i geranium, jest po prostu wspaniały. Ja go używam po prostu do ust. Ale polecam naprawdę całym sercem, jest tak trwały i przede wszystkim jest zrobiony z e, całkowicie z kartonikowego opakowania, więc nie ma tam żadnego surowca plastikowego, jest, Boże, ekstra, uwielbiam, uwielbiam. I na koniec, e, kochani, moda i chciałabym wyróżnić dwie marki, bo ja często mówię o tym, jakie lubię marki modowe, też e, zazwyczaj je oznaczam i możecie sobie gdzieś tam to sprawdzić, zresearchować, ale są takie dwie marki, które rzeczywiście mocno um, ugruntowały się w mojej szafie i bardzo, bardzo się ze mną polubiły w tym roku. I jest to marka pierwsza, to jest Line, Line Polish Brand, bardzo fajna marka z Warszawy i jej zawdzięczam moje przeróżne lniane zestawy, marynarki, i garnitury. Naprawdę super jakościowe, świetnie uszyte rzeczy. Ponadczasowe, klasyczne, eleganckie. Naprawdę ekstra, ekstra, ekstra. I druga marka to jest marka Aure albo Or. Nie wiem, jak to się czyta. Załóżmy, że Aure, the label, bo tam to było Line Polish Brand, a to jest Aure, the label. I tutaj mamy bardziej taki klimat dziewczęcy, kobiecy, sukienki. Kimona, przenosiłam w ich rzeczach całe lato i bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. Oczywiście też polska marka, mogę się pod nimi wszystkimi podpisać, pod nimi obiema, chociaż tak naprawdę pod tymi wszystkimi rzeczami, o których dzisiaj mówiłam. No właśnie, moi drodzy, bo tak się składa, że tym samym zakończyliśmy ulubieńców roku. Był to bardzo ciekawy rok, bardzo ważny na pewno dla mnie, bardzo przełomowy, pełen przeróżnych odkryć, był też trudny, ale no właśnie z tych trudów wyrastają zazwyczaj dobre rzeczy. Także chciałabym na koniec podziękować Wam za to, że byliście ze mną tak licznie, za to, że słuchaliście wciąż. Ale również za to, że dołączyliście do podcastu, bo cieszy mnie niezmiernie fakt, że jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że będziemy rosnąć w 2022 i tego życzę podcastowi. I nie mogę się doczekać tego, co przyniesie styczeń. Mam dla Was już nagrane odcinki na najbliższe tygodnie. Mogę zdradzić, że drugi tydzień stycznia, czyli nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie będzie obfitował w bonusowe rozmowy, będzie dużo nowości i, mam nadzieję, dużo inspiracji właśnie na start 2022 roku. Przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie. I na YouTube o recenzjach już Wam mówiłam, o Instagramie mówiłam, ale teraz szczególnie śledźcie mnie tam, bo jeżeli te moje enigmatyczne plany się zrealizowały, to czeka nas duża dawka pięknych rzeczy i dzielenia się przeróżnymi doświadczeniami i inspiracjami właśnie na Instagramie. Oczywiście wrócę do Was z tym wszystkim w podcaście, jak tylko będę z powrotem w Polsce. Mała wskazówka, ale na pewno Instagram będzie tym miejscem, gdzie w trybie rzeczywistym będę z Wami rozmawiała. Także śmiało zaglądajcie, ale też udostępniajcie, oznaczajcie mnie, bo będę też Was pytała o ulubione odcinki i o tematy, które Was interesują na przyszłość. Dodam na sam, sam, sam koniec, że w styczniu wspieramy Fundację WOŚP i 10% zysków z mojego sklepu internetowego przekazuję właśnie Wośpowi, także jeżeli macie ochotę na jakieś e-booki o zdrowym stylu życia, ale też samorozwojowy codziennik, to lećcie na moją stronę, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Trzymajcie kciuki za mnie. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że macie już swoje słowo na 2022 rok, trzymajcie się przede wszystkim w zdrowiu i wewnętrznym spokoju. Mam nadzieję, że te inspiracje roku zainspirują Was do odkrywania ich teraz, już, dziś. 2022. To będzie super sezon, super rok. Nie mogę się doczekać za tydzień, kochani, rozmowa z Martą Niedźwiecką, o której dzisiaj mówiłam. Także będzie coś bardzo, bardzo ważnego na styczeń i słyszymy się w takim razie właśnie wtedy. Do usłyszenia. Cześć.